W dzisiejszym odcinku cofnę się w czasie i spróbuję zapobiec rozbiorom Polski do roku wyboru ostatniego króla elekcyjnego. Witam imperialistów, tutaj Lukas. W nowej miniserii, w której będę rozgrywał alternatywy historyczne, korzystając z historycznych startów, ale i nie tylko, bo czasem też i na modach zagram. Tego typu serię miałem już kiedyś, ale to było bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie montowałem odcinków. Więc jeśli drogi widzu chcesz, żebym rozegrał jakąś konkretną alternatywę historyczną, napisz mi w komentarzu rok oraz tło historyczne tych wydarzeń i wtedy się nad tym zastanowię. Ewentualnie polajkuj czyjś pomysł. Ogólna sytuacja Rzeczpospolitej obojga narodów Królestwa Polskiego i Litwy w roku 1764 była w najlepszym wypadku tragiczna. Polska była otoczona przez mocarstwa absolutne, które wpływały na jej politykę wewnętrzną do tego stopnia, że przykładowo Stanisław II Poniatowski stał się królem Polski, ale w zasadzie z namaszczenia Katarzyny Wielkiej. W Europce bardzo dobrze widać po kolorze czerwonym, że wszyscy nasi sąsiedzi za nami nie przepadają, a wręcz mają do nas stosunki roszczeniowe. Dlatego ja pomocy będę szukał jeszcze dalej na zachodzie, biorę sojusz z Francją, jak trwoga to do Boga, dlatego też zabezpieczam sojusz z papiestwem, bardzo nam się przyda. Próbuję też przyszłościowo zabezpieczyć nasze relacje z Królestwem Hiszpanii, bo obecnie nie zawrą z nami sojuszu. Następnie jeszcze wyślę naszych dyplomatów do budowania siatek szpiegowskich w Austrii oraz Prusach. A teraz chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Lineage 2 Essence od 4Games. Lineage 2 to legendarna gra MMORPG, na której wychowało się niejedno pokolenie graczy. W 2019 roku ukazała się nowa alternatywna wersja gry o nazwie Lineage 2 Essence i jak nazwa wskazuje, w Essence twórcy zebrali wszystko, co najlepsze, za co graczom podobała się gra i dostosowali do współczesnych oczekiwań graczy. W Lineage 2 Essence możecie grać całkowicie za darmo i do tego jeszcze w polskiej wersji językowej. Linki do klienta gry macie w opisie tego filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Ale uwaga, w grudniu Lineage 2 Essence obchodzi przez cały miesiąc swoje czwarte urodziny. Dołącz do gry przed 28 grudnia i będziesz mógł wziąć udział w licznych wydarzeniach świątecznych. Możesz grać w minigry, albo otrzymać specjalne premie i ładne prezenty ze sklepu internetowego, w tym cenne materiały eksploatacyjne i smoczego wierzchowca. W Lineage 2 Essence możesz grać dowolną klasą, nawet bez drużyny. Każda postać ma swoje odnowione wzmocnienia, nawet uzdrowiciele mają potężne umiejętności ataku i mogą awansować na równi z innymi. Zdobywanie kolejnych poziomów zostało ułatwione dzięki dopalaczom expa oraz specjalnemu systemowi automatycznego polowania. Jeśli go włączysz, twoja postać będzie zabijać potwory, zbierać łupy i samodzielnie używać mikstur. Więc drogi widzu, nie czekaj, ściągnij Lineage 2 Essence zupełnie za darmo ze strony 4Games. Linki macie w opisie tego filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Zajmijmy się teraz naszą sytuacją wewnętrzną. Stanisław Poniatowski, no zbyt dobrym władcą nie jest. Myślę, że ta cecha, naiwny entuzjasta, bardzo dobrze do niego pasuje. Zresztą różnice pomiędzy władcą Polski, a władcami z krajów naszych adwersarzy, widać gołym okiem. Technologicznie również jesteśmy zacofani i to aż o dwie technologie. Kolejny bardzo duży problem Polski to jej sytuacja ekonomiczna, która jest tragiczna. 43 golda income'u w 1764 roku to jest bardzo mało. W zasadzie każdy z naszych przeciwników zarabia od Polski więcej. I z tego jeszcze ponad połowę wydajemy na wojsko. Więc raczej nie powinno nikogo to zdziwić, że od razu przestaje je opłacać. Tak samo przestaje opłacać forty, a fortece na inflantach w zasadzie nawet kasuje. Szczerze mówiąc, liczę na sojusze, że nas obronią przed naszymi adwersarzami, chociaż wiemy, że historycznie Polska się na tym przejechała. Mamy też idee nowe Rzeczpospolitej i powiem szczerze, wolałbym stare albo chociażby polskie dalej. Zresztą sam wybór idei, które tutaj mamy, też nie należy do moich ulubionych. Defensy naprawdę. Mimo wszystko mamy parę polityk wartych uwagi. Koszty idei zmniejszone o 10%. Efektywność handlu. I ponownie efektywność handlu. Decyzji narodowych chyba nie mamy żadnych wartych uwagi. No może ten malutki bonus do podatków. Jeżeli idzie o religię, mamy dość ładny miszmasz, ale na szczęście mamy wysoką tolerancję. Prowincji sunnickich nie posiadamy żadnych, a więc nie będzie dla nas realny problem. Mimo iż w tamtym okresie w Polsce to był bardzo duży problem. Realnie Polska przed zbiorami miała chyba 15 tysięcy wojska, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj mamy 50 parę tysięcy, więc chyba nie ma na co narzekać. No i nasza armia też jest naprawdę profesjonalna.
więc mamy jakąś szansę na wykonanie bardzo potężnej militarnej polskiej misji. Na tle naszych przeciwników wypadamy naprawdę słabo. Mamy większą armię tylko od pruskiej, ale pruska znowu jakościowo jest znacznie lepsza od naszej. I teraz Stany. Mamy za dużo ziemi koronnej, jak na sytuację Polski w tamtych czasach, ale nie będę jednak narzekał. Niestety mamy całą ścieżkę zablokowaną w naszych misjach powiązanych ze Stanami, bo w modyfikatorach krajowych nie widzę, żebyśmy zaakceptowali przywileje niszewskie, a alternatywa raczej nie wchodzi w grę. Jedyny przywilej dla szlachty, który rozdam, to ten dający nam dodatkowy punkt militarny, a tak poza tym biorę tańszych doradców, umieszczan jak i stanu duchownego, umieszczan, biorę jeszcze tańsze pożyczki. Misję wykonam dla szlachty, bo mam tutaj okazję na zdobycie bardzo doświadczonego i taniego doradcy z dyscyplinką, a potrzebuję tylko 50% moich zasobów ludzkich. Nie jest to jakaś duża liczba, tym bardziej, że jak zwykle oszukiwałem. Jeżeli idzie o moją radę, skupiamy się na punktach militarnych i zatrudniamy doradców jedynkowych. Stabilność niech będzie, do handlu też i tymczasowo na zwiększenie zasobów ludzkich. Armię musimy totalnie przeorganizować, więc wyjmuję typy jednostek, żeby zaraz sobie tutaj to wszystko podzielić, co gdzie mam, a już widzę pewne bardzo duże problemy. Bardzo mnie boli, że mamy taki mały bonus do kawalerii. I gdzie ta polska słynna husaria? Pewnie, dajcie Rosji złoto, bo jest za mało bogata. Jej, węglem Polska stoi. Bardzo dobrze dla nas. Dobra, już wiem, jakie kraje postrzegają mnie za rywala na arenie międzynarodowej, dlatego ja biorę Prusy, Wielką Brytanię oraz Austrię. Jeżeli idzie o kupców, tutaj na razie zbyt dużo nie zrobimy. Musimy przejść nasz handel najpierw do Bałtyku i zacząć kombinować z tym. No nie, nie mamy nawet żadnych reform rządowych w naszym kraju. Nic, po prostu nic. Z misji naszych nie mam polskiego renesansu. Potrzebuję 86 golda inkomu. Nie odbudowaliśmy Krakowa. Też mamy dużo rzeczy do roboty. Na poprzednich misjach starych polskich było znacznie łatwiej. Zmieniłem mojego doradcę na wspieranie nawracania naszego kraju. Po co tak? Ano dlatego, że chcę zdobywać wpływy papieskie, które następnie wydam na tańsze budowanie budynków w naszym kraju, ewentualnie na tańsze pożyczki. Poniatowski to, co robił dobrze na początku, to to, że zajął się reformą ekonomiczną naszego kraju, jak i prawną, czy też wspieraniem polskiej kultury. Ja też się tym zajmę na początku. Zaczniemy od budowania kantorów na Wawelu. Jako, że w Krakowie jest węgiel, zbuduję tam następnie piece, bo to zwiększy produkcję w naszym kraju o 5%, a to dość sporo. W Gdańsku od razu buduję giełdę towarową. Jest to dla nas najważniejsza handlowa prowincja. Papiestwo nas wspiera. Alleluja. W sumie to jest bardzo dla mnie dobra informacja. Fajnie by byłoby też odpalić złotą erę polską. Chociaż ten okres do naszej złotej ery na pewno nie należał. W sumie, żeby było bardziej lorowo, powinienem dodać sobie jakieś 10-20 punktów korupcji. W tamtych czasach kumoterstwo i przekupstwo było po prostu na porządku dziennym. Zwłaszcza podczas sejmów czy sejmików. Przenosimy nasze centrum handlu do Gdańska i zaczynam teraz przestawiać wszystkich moich kupców właśnie na przesyłanie handlu do Bałtyku. Prawie dało nam to 40% udziału w tym handlu. Teraz w takim razie zajmijmy się budową naszej floty handlowej. Wow, trochę to potrwa. Odpalmy też przywilej zwiększający handel w całym regionie Gdańska oraz rozbudujmy infrastrukturę w tej prowincji. Będę chciał też rozbudować porty gdańskie. Czas zawiązać sojusz z Hiszpanią, wprowadzić embarga na każdego z naszych rywali, jak i wysłać niezbyt pochlebną notę dyplomatyczną do Austrii. Jej misja na tańszego doradcę wykonana. Oh my god, tak mi na niego nie stać. Dobra, niech nasz władca się na coś przyda i szkoli mi artylerię, a nuż jest szansa, że się wysadzi sam, bo potencjalny następca jest znacznie lepszy. Widzicie? Patrzcie, każda jedna nawrócona prowincja daje mi kilka punktów wpływów papieskich, a w sumie nawracanie aż tyle mnie nie kosztuje. O nie! Rewolucyjna Francja zerwała z nami sojusz. Czemu tak? My byśmy was wspierali i to bardzo. O, rewolucyjne kraje nie mogą mieć sojuszu z krajami, które nie są republiką? Od kiedy tak to działa? To troszeczkę nam komplikuje sprawę. Trzeba wprowadzić podatki kościelne, nie ukrywam, opodatkowanie kleru zawsze na propsie. I teraz mając okazję, zaczniemy budować tańsze warsztaty. Wszędzie, gdzie się da. Tak, wiem, powinienem budować manufaktury, ale to nie moja wina, że tak paradoks zrobił te zakładki historyczne, że nie ma żadnych budynków w nich. No niestety, Polska straciła swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Wzmocnimy też nasz handel w Krakowie poprzez budowanie marketów, bo bardzo dużo pieniędzy nam tutaj ucieka. 10 lat rządów reform Poniatowskiego u mnie minęło i zobaczcie, Polska już zarabia o połowę więcej.
Chciałbym powiedzieć, że naszemu królowi też to się udało, ale on tak już wkurzył polską szlachtę swoimi wymysłami zachodnimi, że ci zaprosili Rosjan do Polski i cofnęli wszystkie jego reformy. W międzyczasie rewolucja francuska idzie w najlepsze, na tronie mamy już Napoleona. Uwielbiam efekty rewolucji. Czas na nowe pożyczki od mieszczan, niewiele większe, trudno. Ale te pójdą na kilka bardzo istotnych manufaktur. Jak i na fortece chyba w Turowie, jeżeli tak dobrze wszystko liczę. Zobaczcie, jak łatwo mi się nawraca całą naszą Polskę. Protestanci, kalwiniści znikli, a zostało już tylko prawosławie. Chociaż tutaj już coś do gadania, w teorii powinien mieć wielki brat. Możemy wybrać kolejne idee i powiem szczerze, mocno zastanawiałem się nad ideami arystokratycznymi. One na Polsce są bardzo mocne, ale jednak w połączeniu głównie ze szpiegowskimi. Dlatego ostatecznie wezmę idee ilościowe, bo one świetnie się komponują z tymi ideami, które już mamy rozwinięte. O, industrializacja w Krakowie się pojawiła, jak miło. Na reformę rządową biorę Noble Officer Corps. W sumie może być to taki odpowiednik szkoły rycerskiej założonej przez Poniatowskiego, tylko co prawda było to znacznie wcześniej, bo w 65 roku, załóżmy, że mnie się to udało w 77. Chcę też kilka naszych najważniejszych prowincji rozwinąć do 15 poziomu przynajmniej, punktów rozwoju, takich jak Warszawa, Poznań, o tutaj już zrobiłem, Kraków też jest, o Lublin koniecznie musimy do 15 rozwinąć, bo jest szansa, że pojawi nam się tutaj zaraz węgiel. I proszę, jest, mamy okazję, doszło do wojny osmańsko-rosyjskiej, dlatego myślę, że zaatakujemy Imperium Osmańskie, które obecnie jest bardzo słabe. Ma 20 poziom technologii militarnej, kiedy my mamy już 27. Dodatkowo jest to trzeci najbogatszy kraj w grze, więc jest szansa, że wyciągniemy z niego spore pieniądze. A do tego w stolicy nie mają ulepszonego fortu, więc to jest bardzo łatwy cel. Atakujemy na imperializm Cassius Belli. Na razie bez sojuszników. Mołdawia padła. Prosta droga na Konstantynopol została otwarta, targowiszte padło, to czas rozpuścić naszą armię po całych Bałkanach, niech sobie wesoło plądruje. W sumie Prusy przeżywają u siebie istny potop szwedzki i wcale im tego nie zazdroszczę, życzę im wszystkiego najgorszego. Co ta Szwecja tutaj zrobiła? Zdobyliśmy praktycznie całe Bałkany, armia turecka akurat przybyła pod Konstantynopol, ale ja już nie muszę się z nimi bić, mam pieniądze, a o to mi chodziło. A te wydam w większości właśnie na manufaktury w naszym kraju. Poza tym trwa cały czas wojna osmańsko-rosyjska. Myślę, że też jest to dobra okazja do ataku właśnie na Rosję. Mimo iż jest potężniejsza od nas, Prusy nie odpowiedzą na wezwanie Rosjan, a sami Rosjanie też są nieźle zadłużeni. Jak i fortece mają na dość niskim poziomie, więc droga na stolicę praktycznie otwarta. A skąd oni nagle taką fortecę mają na stolicy? Jej tu nie było przed chwilą. Odpalmy też zwiększony zasób manpowera i błogosławieństwo naszego władcy. Może by wykonać misję na polski renesans, czemuż by nie? Właśnie narodził się Mikołaj Kopernik, troszeczkę za późno. Stolica również bardzo szybko padła. Gdzie jest ta rosyjska armia? Na razie takie mniejsze staki bije. A tutaj sobie przegrywa z mną bitwy, wszystko jasne. Nie ma to jak się bić we właściwym terenie z właściwym dowódcą. Haha. Ja na razie sobie chodzę i poluję właśnie na takie mniejsze armie, żeby za chwilę brać już pokój. Kończy mi się manpower strasznie, jak się go dużo traci na obleganiu tych prowincji rosyjskich. Ciebie też dorwę, nie martw się. I kolejna rzeź pod Smoleńskiem, bo inaczej tego nazwać nie można. To już zaczyna się robić nawet nudne. W wyniku tej wojny zdobywamy Smoleńsk, prawie 4000 golda i wojenne reparacje. Straty Rosjan? Bezcenne. Za zdobyczne pieniądze wprowadźmy instytucje i to przywróciło Polskę na należne jej miejsce wśród największych potęg tego świata. Abdykujmy Stanisława Poniatowskiego, bo nie ukrywam, mamy lepszego władcę i to jeszcze z nadania hiszpańskiego, więc to poprawi nasze relacje z tym krajem. Wreszcie jakiś lepszy władca. I tak zrobiliśmy z Polski, kraju, który zarabiał 40 golda, kraj, który zarabia 130, trochę ponad 20 lat. Więc cytując pewnego francuskiego cesarza, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. A te na szczęście już mamy. 13 kolonii wypowiedziało niepodległość Wielkiej Brytanii. Czyżby miało powstać USA? Czas na reformę biurokracji i tutaj powiem szczerze, mam jedną reformę, którą czekałem już od dawna, zwiększająca produkcję w naszym kraju o 33%, to jest bardzo dużo.
przed jej odpaleniem zarabiamy prawie 140 golda, w tym 34 golda reparacji, a teraz wprowadzam ten edykt w każdej jednej mojej prowincji, w każdej. No może oprócz Gdańska, tutaj wolę mieć handel. I mamy 154 golda. Niesamowicie dużo. Mamy pieniądze, odzyskają też zasoby ludzkie, dlatego też atakuję Prusy, gdzie moim celem będzie zabezpieczenie ludności polskiej zamieszkujących ziemię Śląska. Głównie Wrocławia. I oczywiście skorzystamy z pomocy moich sojuszników. Oh my god, tylko ta pruska armia. Na szczęście ilość też zawiera w sobie jakąś jakość, więc... Może za drugim razem ich pokonamy w bitwie? No niestety nie. Szczęście było po ich stronie. Może za trzecim razem się uda? Rewolucja w Polsce. W sumie, czemużby nie? Armia pruska wygrała z nami dwie bitwy, ale wojnę ostatecznie raczej przegrała. Trzeciej bitwy też już nie wygrała. A w wyniku zwycięskiej wojny nie tylko upokorzyliśmy Prusy, zdobyliśmy też trochę od nich pieniędzy, Śląsk cały, jak i kawałek Prus zachodnich. Wschodnich, nieważne. Stany Zjednoczone powstały, ale są dość malutkie. Rosja stała się też nowym rywalem Polski na arenie międzynarodowej. Chociaż Szwecja będzie lepszym rywalem. Szwedzi mają troszeczkę naszego terytorium. O nie, rebelianci wygrali! Oznacza to, że Rzeczpospolita stała się republiką. Ale czemu nie rewolucją? Nie wiem. Nie zmienia to faktu, że reformy rządowe, które mamy, trochę ich dość sporo. Został też przywrócony polski Sejm. Chociaż akurat co do tego nie jestem przekonany, że to dobre rozwiązanie. Krzesła w parlamencie jak zwykle lecą do najbogatszych naszych prowincji. Czemu w Polsce nadal panują nastroje rewolucyjne? Nie wiem. My jednak wzmocnimy polską artylerię. No, niestety, cała nasza ścieżka jest popsuta. I straciliśmy szlachtę, nie? Kultura śląska leci do akceptowanych. O, rewolucja u nas zajęła pół kraju. Tak dopiero rozbudowaliśmy kolegium w Krakowie. Rok 1804, czyli 40 lat od momentu, kiedy rozpoczęliśmy naszą rozgrywkę, to rok, w którym Polska ma naprawdę dobrą ekonomię, potężne wojsko, gotowe do bitwy, które do tego jest nowoczesnym wojskiem, w miarę dobrych dowódców, wszystko to w gotowości do odzyskania ziem wschodnich od zacofanej Rosji, przy pomocy sojuszników. Początkowo uderzamy na Kijów oraz Luki, gdzie będziemy bronili się i czekali na wojska rosyjskie. W bitwach wojsko rosyjskie nie ma z nami najmniejszych szans, mamy przewagę morale, taktyki, jak i ilości armat, bo tutaj ma armia rosyjska samą piechotę. Rześnie wyjątek! Oni dosłownie tutaj czekają, nie uciekają nawet przed nami. Ale nie będę na to narzekał. Łatwy cel. O, rewolucja w Rosji. Dziękuję rewolucjoniści za przypilnowanie mi Petersburga. Chętnie przejmę tutaj oblężenie. No, wreszcie pojawiła się jakaś rosyjska armia, więc czeka nas więcej bitew. Chociaż bitwami tego nazwać nie można. Nawet Hiszpanie troszeczkę się tutaj pobawią, zobaczcie, wbijają się od razu na starcie, niszczą rosyjskie wojska. To tak szybko, oni nie mają żadnych szans. Tylko niestety Rosja to dość duży kraj i trzeba go naprawdę sporo zająć, by Rosjanie poczuli się chociaż trochę pokonani. Zdobywamy dość sporo terytoriów nadbałtyckich, Kijów oraz dostęp do Morza Czarnego i jedną prowincję, żeby wypuścić Krym. Wow, spore straty, ale w tym bardzo mało mojego wojska. I Flanty przekazałem Kurlandii, resztę terytoriów zatrzymałem już całkowicie dla siebie, z wyjątkiem Krymu, który się staje naszym wasalem. Ostatnim krajem do pokonania została nam oczywiście Austria. Mamy troszeczkę roszczeń terytorialnych i myślę, że naszym celem będzie zdobycie Pragi i odbicie terytoriów Czech dla nas. Oczywiście przy pomocy naszych sojuszników wiernych. I w sumie, skoro nie mam maksymalnego profesjonalizmu, no to nad nie będę się kłopotał. Wezmę sobie troszeczkę więcej zasobów ludzkich. 200 lat wcześniej przybyliśmy pod Wiedeń jako wyzwoliciele. No, teraz przybyliśmy jako zdobywcy. Serio, rewolucja? Teraz, w tym momencie? Austria jest dużo słabszym krajem niż Rosja. Jedyny problem u niej to to, że wiele prowincji ma już maksymalne forty. Wiedeń padł. Ruszamy na Pragę. Czas na wielką bitwę pod Krakowem. Nasze wojska się tutaj zbierają. Atakujmy przeciwnika. Zobaczymy, kto jest lepszy, kto ma lepszą armię. Austriacy mają całkiem niezłą armię. Ale ja mam więcej dział. Bum, 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 gincie. Wow, co tu się stało? Ameryka podbiła Wielką Brytanię. What the fuck? To niezła alternatywa historyczna. W ogóle to wojsko austriackie nie ucieka, no ale nie będę narzekał. Przyjęło pozycje obronne w górach, ale tutaj taką przewagę mają Hiszpanie, że nawet nie muszę im pomagać za bardzo.
Od Austrii zdobywamy cały region Czechosłowacji w zasadzie, bo tu są Czechy, tu Słowacja, więc niech też i tak będzie. Wow, jakie straty. Moje to tylko 53 tysiące w bitwach. Więc Rzeczpospolita pokonała wszystkich swoich trzech zaborców, odzyskała terytoria, które mogła. Rozwinęliśmy się masakrycznie ekonomicznie, militarnie oraz staliśmy się imperium. Numer 7 na świecie, co i tak jest całkiem niezłe, bo mieliśmy połowę tej wielkości na starcie. Jak wam się podoba wielka i potężna Polska? Mam nadzieję, że bardzo. No i jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu odcinków, zostawcie lajka i napiszcie swoje sugestie w komentarzu. A jeżeli lubicie oglądać, jak tworzę wielką Polskę, polecam materiał z nowej gry Knights of Honor, która jest mieszanką Europki oraz serii Total War.